mógłbym rozmawiać po niemiecku. Und ich hatte eine besondere Freude in meinem Herz. I miałem szczególną radość w swoim sercu w tym momencie. Leider muss ich auf Deutsch sprechen. Ja muszę niestety mówić po niemiecku. Aber wir alle stehen unter dem Gericht. Unter einem Gericht. My wszyscy jesteśmy tak jakby pod sądem. Was die Sprache betrifft. Sądem, który dotyczy, związany jest z językami, które kiedyś spadły na ziemię, czy powstały na ziemi. Das ist auch eine Folge der Sünde. To jest oczywiście skutkiem grzechu. Das finden wir in 1. Mose 11. To o tym czytamy w pierwszej księdze Mojżesza, 11 rozdziale. Also, entschuldigt, wenn ich Fehler mache, ich bin kein Deutscher. Ale tak więc przepraszam, jeśli może popełnię jakieś błędy, ponieważ nie jestem Niemcem. Vielleicht sind junge Leute da, die besser kennen als ich. Może są tutaj pomiędzy wami młodzi ludzie, którzy po niemiecku potrafią lepiej mówić niż ja. Und die können mir natürlich korrigieren. I może będą musieli mnie skorygować. Aber wir lesen heute etwas aus Hebräer 13. Chcielibyśmy przeczytać dzisiaj z listu do Hebrajczyków z 13 rozdziału. Hebräer 13, zuerst die ersten 8 Versen. Na początku przeczytajmy pierwsze 8 wierszy. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, pierwsze 8 wierszy. Miłość braterska niechaj trwa. Gościnności nie zapominajcie. Przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział: nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim. Nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Dann Vers 17. Wiersz 17. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. 20 bis 22. I od 20 do 22. A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę Jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. A proszę was, bracia, przyjmijcie to słowo napomnienia, bom krótko do was napisał. Und 24 und 25. I dwa ostatnie wiersze. Pozdrówcie wszystkich przewodników waszych i wszystkich świętych. Pozdrawiają was ci, którzy są w Italii. Łaska niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Wir sind überzeugt davon, dass der Schreiber der Apostel Paulus ist von diesem Brief. My jesteśmy przekonani, że pisarzem tego listu jest apostoł Paweł. Und er stellt uns der Herr Jesus vor auf ganz besondere Weise in diesem Brief.
I on przedstawia nam w tym liście bardzo szczególnie osobę Pana Jezusa. Wir lesen schon in Kapitel 1. Możemy przeczytać na przykład w rozdziale pierwszym. Über den Herrn Jesus. O Panu Jezusie. Und da steht im Vers 1, dass am Ende dieser Tage zu uns geredet hat im Sohn. W wierszu drugim czytamy na początku: u kresu tych dni przemówił do nas w Synu. Und dann sehen wir besondere Herrlichkeiten den Herrn Jesus. I widzimy w tych wierszach szczególną chwałę Pana Jezusa. In Kapitel 2, im Vers 9 lesen wir. W wierszu 9 drugiego rozdziału czytamy z kolei: wir sehen aber Jesus. Widzimy Jezusa. Dann beschäftigt sich der Schreiber auch mit den Personen des Alten Testaments. Później w tym liście pisarz zajmuje się osobami Starego Testamentu. Kapitel 3, Mose. Na przykład w trzecim rozdziale pisze o Mojżeszu. Und da lesen wir, dass er treu war in seinem ganzen Haus. Czytamy tam w tym rozdziale, że on był wiernym w całym domu. Aber dann in Vers 6. Ale w wierszu 6 z kolei czytamy: Christus aber als Sohn über sein Haus. Lecz Chrystus jako syn był ponad domem jego. Dann ist weiter die Rede über Josua. Później jest mowa o Jozue. Und dann ist wieder der Herr gezeigt als der Bessere. I znowu obok tego Jozuego pokazany jest Pan Jezus jako ktoś lepszy. Dann ist die Rede über Aaron. Potem o Aaronie. Das war der hohe Priester. Ten, który był najwyższym kapłanem. Das kennen wir gut. Znamy dobrze tę historię o nim. Aber dann sehen wir den Herrn Jesus auch als den hohen Priester. Ale potem znowu pokazany jest Pan Jezus jako najwyższy kapłan. Der für uns im Himmel ist. Który jest dla nas w niebie. Und zwar tätig. I to sprawujący służbę, czyniący coś dla nas. Und das ist für uns sehr kostbar. I to jest dla nas bardzo droga rzecz. Dann beschäftigt sich der Schreiber auch mit dem alten Bund. Później pisarz tego listu zajmuje się Starym Przymierzem. Mit Stiftshütte. Pisze o skrzyni przymierza. Bundeslade. O arce przymierza, o skrzyni, o namiocie świadectwa. Da erfahren wir auch, was drin war in der Bundeslade. Tam jest napisane też w tym liście, co było w środku tej skrzyni. Und das alles zeigt, das ist bildlich zeigt auch den Herrn Jesus. I to wszystko obrazowo wskazuje na osobę Pana Jezusa. Aber immer sehen wir, dass der Herr Jesus viel eher, viel besser ist. I właśnie pokazany jest Pan Jezus, który jest o wiele lepszy. Und das spornt uns an, mit dem Herrn sich immer wieder zu beschäftigen. I to powinno nas zachęcać do tego, aby ciągle na nowo zajmować się osobą Pana Jezusa. Und auch in unserem Kapitel haben wir gelesen über den Herrn. I również w naszym rozdziale przeczytaliśmy słowa o Panu Jezusie. In Vers 8. W wierszu 8. Dass der Herr derselbe ist. Że Pan Jezus pozostaje zawsze ten sam. Gestern und heute und auch in Ewigkeit. Wczoraj, dzisiaj i na wieki. Aber dieser unsere 13. Kapitel. Ale ten 13. rozdział. Und das was wir gelesen haben. I to wszystko, cośmy w nim przeczytali. Da finden wir praktische Belehrungen oder Ermahnungen. Tam znajdujemy pewne praktyczne napomnienia dla nas. Und das ist auch ein Zeichen davon, dass dieser Brief von dem Apostel Paulus geschrieben hat. I to może też być pewnym znakiem i dowodem na to, że ten list został zapisany przez apostoła Pawła. Wenn wir den Römerbrief betrachten, kiedy rozważamy ten list do Hebrajczyków, jeśli rozważamy list do Rzymian, da finden wir so grundlegende Wahrheiten, to tam znajdujemy podstawy prawdy.
Aber wenn wir zum Schluss dieses Brief kommen, ale kiedy dochodzimy do końcówki tego listu, das sind auch einfache Belehrungen, praktische Belehrungen. To tam też są bardzo proste, praktyczne pouczenia. Kapitel 12, Kapitel 13. Na przykład 12 czy 13 rozdział. Wie wir uns unter den Geschwistern verhalten sollen. Tam jest napisane, w jaki sposób powinniśmy się zachowywać, będąc pomiędzy wierzącymi. Kapitel 13, wie wir als Gläubige uns verhalten sollen in diesem Welt. W 13 rozdziale jest napisane, jak my, wierzący, powinniśmy się zachowywać, żyjąc na tym świecie. Also die Lehre besteht nicht nur aus der theoretischen Teil. A więc ta nauka nie jest tylko pewną teorią albo jest częścią teoretyczną jakąś. Aber auch die praktische Belehrungen sind wichtig. Ale również praktyczne pouczenia są bardzo istotne. Beides ist wichtig. Obydwie te strony są ważne. Aber heute wollen wir uns mehr mit dieser praktischen Seite beschäftigen. A dzisiaj chcielibyśmy zająć się bardziej tymi praktycznymi wskazówkami. Die Bruderliebe bleibe. Miłość braterska niechaj trwa. Vor kurzer Zeit habe ich mit einem Bruder gesprochen. Niedawno rozmawiałem z pewnym bratem. Und habe ihm gesagt, wir müssen uns lieben einander. Du hast ihm. Ich habe ihm gesagt. Ja mu powiedziałem, my powinniśmy się razem nawzajem miłować. Denn der Apostel Johannes schreibt, wenn wir die Brüder lieben. I gdyż Jan pisze, jeśli my braci miłujemy, dann sieht man, dass wir auch Gott lieben. To wynika to z tego, że miłujemy Boga. Aber der Brat, der Bruder sagte mir, es ist sehr schwer, einige Brüder zu lieben. Ale ten brat mi powiedział, niekiedy jest bardzo trudno miłować braci. Und ich kann nicht einige lieben. I nie potrafię niektórych miłować. Aber das ist nicht richtig. Ale to nie jest rzecz dobra. Wir müssen alle Brüder lieben, alle Schwestern lieben. My powinniśmy miłować wszystkich braci i wszystkie siostry. Manchmal ist das wirklich schwer. Niekiedy jest to rzeczywiście rzeczą trudną. Aber wenn wir die Geschwister sehen in dem Licht Gottes, ale jeśli spojrzymy na wierzących w świetle Bożym, dass er uns so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für uns gab, że Bóg nas wszystkich tak kocha, że dał swojego Syna za nas, er kannte uns schon vorher. I On przecież znał nas wszystkich już wcześniej. Er kennt unsere Eigenschaften. I On zna nasze cechy, cechy charakteru. Aber trotzdem liebt uns er. A jednak On nas wszystkich kocha. Und wir sollen auch die Geschwister lieben. To my również powinniśmy wszystkich wierzących miłować. Die Bruderliebe bleibe. Miłość braterska niechaj trwa. Die Gastfreundschaft vergesset nicht. Nie zapominajcie gościnności. Am Freitag habe ich ein E-Mail unserem Bruder geschrieben. W piątek napisałem maila do mojego brata, do jednego brata, dass ich vielleicht am Sonntag euch besuchen möchte. Że chciałbym was odwiedzić w niedzielę. Und mein Bruder hat mir sofort geantwortet. Ten brat mi zaraz odpowiedział, prawdopodobnie był akurat przy komputerze. Du kannst bei mir auch schlafen. Ty możesz też u mnie przespać się. Und heute lud mich zu Mittagessen ein. I dzisiaj zaprosił mnie na obiad. Und das ist Gastfreundschaft. To jest swego rodzaju gościnność. Und das wünscht Gott von uns. I tego życzy sobie Bóg od nas. Nicht jeder hat die Möglichkeit, die Gäste einzuladen und für sie kochen. Oczywiście, że nie każdy ma taką możliwość, aby zaprosić gości i przygotować im jakiś posiłek. Aber vielleicht kommt ein Besuch zu euch. Ale może jakieś macie odwiedziny. In die Versammlung. Do zgromadzenia ktoś przyjeżdża. Und da kannst du zu dem Bruder oder zu der Schwester gehen und sie herzlich begrüßen. I możesz na przykład podejść do takiego wierzącego na zgromadzeniu i go serdecznie pozdrowić. Und das ist auch Gastfreundschaft. To też jest gościnność. Nicht sich rücken zu kehren zu ihm. Nie odwrócić się od niego i pokazać mu plecy. Irgendwo weggehen. I iść gdzieś odejść na bok. Wir sollen das nicht vergessen. Nie zapominajmy o tym, co tu jest napisane. Das sagt der Herr, vergesst nicht. To właśnie Pan mówi, nie zapominajcie o tym.
Gedenkt der Gefangenen als Mitgefangene. Pomyślcie o więźniach, jako ci, którzy jesteście współwięźniami, albo jako byście byli współwięźniami. Der die Ungemach leiden, als solche, die auch selbst im Leib sind. O uciskanych z korosami również w ciele jesteście. Ich habe gerade über den Geschwistern aus der Ukraine erzählt. Akurat mogłem wam opowiedzieć coś o wierzących na Ukrainie. Da sind auch die Heilige Gottes, die jetzt Ungemach leiden. To są też święci Boży, którzy są uciskani. Denken wir an sie? Czy myślimy o takich? Nicht nur in der Ukraine. Nie tylko o tych, którzy mieszkają na Ukrainie. Manchmal sind Kontakte, wo wir auch über anderen hören. Niekiedy przez różne kontakty słyszymy o innych ludziach. Bei uns in Tschechien ist ein Mann. U nas w Czechach jest jeden mąż. Ein Jude. Jeden Żyd. Gläubiger Jude. Wierzący Żyd. Und etwa vor 10 Jahren hat sich kontaktiert mit meinem Vater. Kam in Kontakt mit meinem Vater. I on około 10 lat temu skontaktował się z moim ojcem. Und zeigte ihm einen Ring. I on pokazał mu pewien pierścień. Und auf dem Ring war ein Gesicht von einem Herrscher in Nordkorea. I na tym pierścieniu był odcisk wytłoczony władca Korei Północnej. Und ist ziemlich oft dort geflogen. Ziemlich oft ist dort geflogen mit dem Flugzeug. Ja, ja, der Jude. I ten właśnie człowiek nach Nordkorea. On był dość często tam w tej Korei Północnej. Und mit diesem Ring konnte überall. I mając ten właśnie pierścień, mógł się wszędzie poruszać. Wenn das gezeigt hat, sofort waren alle Türe offen. Kiedy on pokazywał ten w niektórych miejscach takich, do których nie wszyscy mogli przejść, pokazał ten pierścień, to wszędzie otwierały się dla niego drzwi. Und hat uns auch viel erzählt von denen, die ungemacht leiden. I on nam wiele mógł też i opowiedzieć o tych, którzy tam byli, są uciskani. Der Herr hat das auch so geführt, dass durch ihn eine große geistliche Hilfe in dieses Land kam. I Pan całą tę rzecz tak poprowadził, że przez niego mogła tam zostać wysłana bardzo silna duchowa pomoc, okazana być pomoc. Seit dieser Zeit haben wir über diesen Mann nicht gehört. I później od tego czasu, żeśmy o tym człowieku już więcej nie słyszeli. Aber dann haben wir vielleicht auch vergessen an die Geschwister in Nordkorea. I może żeśmy zapomnieli o wierzących w tej Korei Północnej. Und wir können nennen Afrika und andere Länder. Możemy w ten sposób też i myśleć o innych krajach, o państwach afrykańskich czy gdziekolwiek indziej leżących. Es sind so viele. Tak wiele jest takich miejsc, gdzie są uciskani ludzie. Aber wir sollen als mitgefangene sein. Ale oni powinniśmy z nimi być tak jakby razem, współwięźniami. Wir sollen uns innerlich in diese ihre Stellung übertragen. My powinniśmy się jakby wewnętrznie przenieść i jakby utożsamić się z tą sytuacją, w której oni się znajdują. Und zu Hilfe sein. I być w ten sposób dla nich pomocą. Vielleicht geht das nur auf unseren Knien. Może to niekiedy odbywać się jedynie na kolanach. Vielleicht auch finanziell. Ale może też i inaczej, może finansowo. Aber das muss jeder vor dem Herrn selbst prüfen. I to każdy musi sam przed Panem rozważyć. Vers 4. Wiersz 4. Die Ehe sei geehrt in allem. So weiter. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich i tak dalej. Die Ehe, das ist sehr wichtig. Małżeństwo jest rzeczą bardzo ważną. Ich freue mich, dass auch junge Leute hier sind. Ja cieszę się, że tutaj są też młodzi ludzie. Und vielleicht sage ich jetzt einige Gedanken auch über die Ehe.
Może też i powiem dla was myśli pewne dotyczące małżeństwa. Es ist zwar nicht, die Ehe ist zwar nicht der Gegenstand dieses 13. Kapitel. Ten temat małżeństwo nie jest tematem tego rozdziału. Aber wir sind schon dabei jetzt. Ale akurat w tym miejscu jesteśmy w tym temacie. Und erlaub mich doch einige Gedanken dazu sagen. I pozwólcie mi właśnie pewne myśli wypowiedzieć na ten temat. Ihr liebe junge Leute. Wy mili młodzi ludzie. Macht ihr doch ein guter Anfang. Pamiętajcie, rozpocznijcie dobrze, jeśli chodzi o was temat małżeństwa. Was man die Ehe betrifft. Jeśli chodzi właśnie o małżeństwo. Wenn man falsch beginnt, jeśli się źle zacznie, rozpocznie, dann kann man sagen mit 99%, to można powiedzieć, że w 99% hat das böse Folgen bis zu Ende ihres Lebens. W 90% będziemy nieśli złe następstwa prawdopodobnie do końca życia. Ich denke, das können auch alle hier bestätigen. Ja myślę, że wielu z nas to jest w stanie potwierdzić. Wir sehen das um uns her. My widzimy to wszystko dookoła siebie. In der Welt. I widzimy te trudności. Leider auch in der Versammlung. Poza zborem, ale niestety też i wewnątrz. Auch die Gläubigen machen in diese Sache Fehler. Niestety wierzący również, jeśli chodzi o te małżeństwo, błądzą. Simson war auch ein Gläubiger. Samson był również mężem wierzącym. Das lesen wir in Hebräer 11. Czytamy o tym w liście do Hebrajczyków w rozdziale 11. Dass er ein Gerechter war. Że on był sprawiedliwym. Und was hat er gemacht? Co on uczynił? Diese gefällt mir. Ta mi się podoba, powiedział pewnej kobiecie. Die will ich haben. Tę chcę mieć. Und dann ist das auch so geschehen. I tak też się stało. Und ich denke, wir alle kennen gut die Geschichte von Simson. I myślę, że wszyscy bardzo dobrze znamy historię Samsona. Welch ein trauriges Ende hat sein Leben. Jakiś tragiczny koniec spotkał tego człowieka. Und trotzdem war das ein Kämpfer Gottes. A jednak był on tym walczącym dla Boga. Ich hoffe, dass du auch gläubig bist. Mam nadzieję, że ty również jesteś wierzącym. Nicht nur Name nach. Nie tylko z nazwy. Sondern dass du den Herrn in deinem Herzen hast. Ale myślę, że Pana masz w swoim sercu. Aber auch du kannst eine Fehler machen. Ale również ty możesz popełnić błąd. Aber Gott will das nicht. Bóg jednak tego nie chce. Gott will, dass du handelst nach seinem Wort. Bóg pragnie, abyś ty postępował według jego słowa. Jakobus sagt, wir alle straucheln oft. Jakub pisze w swoim liście, że my wszyscy wielu upadamy. Und das ist wahr. I to rzeczywiście tak jest. Leider. Niestety. Aber sind wichtige Dinge in unserem Leben. Ale są bardzo ważne rzeczy w naszym życiu. Das ist keine kleine straucheln. To nie jest taka mała jakaś nieporozumienie czy drobnostka. Wenn man eine Frau oder einen Mann heiraten will. Jeśli chce się wyjść za mąż albo poślubić jakąś kobietę. Dann ist das sehr gut. Dann ist das sehr gut. To wtedy jest bardzo ważną rzeczą. Das ist nach den Gedanken Gottes. Że to dzieje się według Bożych myśli. Aber Gott sagt, wie wir das machen sollen. I Bóg wyraźnie mówi, jak powinniśmy to uczynić. Bevor ich heiratete, zanim ja się ożeniłem, habe ich sehr oft 24. Kapitel von 1. Mose gelesen. Bardzo często czytałem 24. rozdział z pierwszej Księgi Mojżesza. Wir können dieses Kapitel nicht eins zu eins an uns übertragen. My oczywiście nie możemy tego rozdziału w 100% odnieść dla naszego życia. Aber die Grundsätze, die da beinhaltet sind, ale zasady, które tam są nam pokazane, die kommen von Gott. Te pochodzą od samego Boga. Und er will, dass wir das auch an diese Weise tun.
I on właśnie sobie życzy, abyśmy w ten sposób postępowali. Die Ehe ist eine irdische Sache. Małżeństwo jest rzeczą ziemską. Aber es ist ein Bild von Christus und Versammlung. Ale jest to też obraz Chrystusa i jego zgromadzenia. In Lukas 20 lesen wir, w Łukasza 20 rozdziale czytamy, dass die Sadduceusze und Pharisäer fragten den Herrn, że faryzeusze i sadduceusze pytali kiedyś Pana, wenn eine Frau einen Mann hat, jeśli na przykład kobieta ma jakiegoś męża, und der Mann ist gestorben, i ten mąż umrze, hat einen anderen, i później poślubi innego i tak wieder dalej, gestorben, i znowu umrze, hatte sieben Männer gehabt, i na przykład miała w ciągu swojego życia 7 mężów, und dann, wenn sie in die Ewigkeit kommen, kiedy później ona będzie w chwale, wem gehört diese Frau? To komu będzie ona należała? Kto będzie jej mężem tam? Der Herr zeigt ganz klar, dass in dieser Zeit, also auf die andere Seite, heiratet man nicht mehr. A Pan właśnie pokazuje, że po drugiej stronie tam już nie będzie za mąż pójścia ani urzęku. Wir werden wie Engel sein. My będziemy żyli tak jak aniołowie. Also das bedeutet geschlechtslos. A więc nie będziemy mieli, posiadali jakiejś płci. Also die Ehe ist für diese Erde. A więc małżeństwo jest przeznaczone czy postanowione dla tej ziemi. In Mateusz 19, Mateusza 19 rozdziale, gibt der Herr auch Belehrungen. Tam Pan również daje nam pewne pouczenia dotyczące małżeństwa. Und sagt, dass nicht alle heiraten. I mówi, że nie wszyscy się żenią. Einige sind schon so geboren. Że niektórzy się takimi urodzili. Einige sind von den Menschen so gemacht, dass sie nicht heiraten können. Niektórzy z powodu ludzi nie mogą się żenić ani za mąż wychodzić. Und die Dritten haben sich gewidmet dem Reich Gottes. A niektórzy się znowu poświęcili Królestwu Bożemu. Also diese heiraten nicht. I ci się nie żenią. Wir verstehen diese Dinge, hoffe ich. My rozumiemy, myślę, o czym tu jest mowa. Und die so von der Mutterleib so geboren sind, in Vers 12, Mateusz 19, in Vers 12. I ci, którzy urodzili się tak z żywota matki, 12 rozdział, 19 rozdziału Mateusza. Also das sind die von Natur nicht fähig sind in der Ehe leben. To są tacy, którzy z natury nie są w ogóle, nie nadają się, czy nie będą mogli wstąpić w związek małżeński. Dann sind hier die verschnittene, die von Menschen verschnitten worden sind. Potem są tacy, którzy zostali wytrzebieni przez ludzi. Über solchen lesen wir auch in der Bibel. O takich też czytamy w Biblii. Das war zum Beispiel der Kämmerer in Apostelgeschichte 8. To na przykład był ten skarbnik królowej etiopskiej w Dziejach Apostolskich 8. Der durch chirurgische Angreifen von Menschen war nicht fähig in der Ehe zu leben. On był niezdolny do tego, aby się żenić. Aber dann ist hier die dritte Gruppe genannt, des Reiches der Himmel willen. Ale teraz jest ta trzecia grupa, o której czytamy pod koniec, to są ci, którzy są wytrzebieni dla Królestwa Niebios. Das war zum Beispiel der Apostel Paulus. To na przykład był apostoł Paweł. Und sagt in 1. Korinther 7, i on mówi na przykład w pierwszym liście do Koryntian 7 rozdział. Ich will, dass ihr alle seid wie ich. Ja chcę, żebyście wszyscy byli tacy jak ja. Ohne Frau. Bez żony. Dem Herrn zu dienen. Aby służyć Panu. Aber wegen der Hurerei. Ale jeśli jest zagrożenie i miałoby dojść do przeteczeństwa, soll jeder seine Frau oder seinen Mann haben. To każdy powinien mieć jedną żonę, a żona jednego męża. Vor etwa zwei Jahren habe ich einen jungen Mann, jungen Gläubigen getroffen. Przed dwoma laty może spotkałem pewnego młodego człowieka wierzącego. Und habe ich ihn gefragt, wann heiratest du? Pytałem go, kiedy będziesz się żenił. Und sagte mir, i on mi odpowiedział,
Ich meinte, ich muss leben wie Apostel Paulus. I on powiedział, ja muszę żyć tak jak Apostel Paweł. Ich will dem Herrn dienen. Chcę Panu służyć. Oder wollte ich dem Herrn Albo dienen. Chciałbym służyć Panu. Aber jetzt sehe ich, dass ich doch heirate. Ale teraz widzę, że się ożenię. Und das ist normal. To jest normalną rzeczą. Sind oder waren wirklich solche, die das Reich willen nicht geheiratet haben. Ale byli tacy, którzy z powodu Królestwa Bożego się nie żenili. Aber dazu braucht man auch Kraft von oben. Ale do czegoś takiego potrzebna jest też siła z góry. Aber die normale Sache ist, dass du heiratest. Ale normalną rzeczą jest ta, że się ożenisz. Aber es gibt auch ledige Schwestern. Ale też są siostry niezamężne. Die vielleicht schon etwas älter sind. Które może już są w starszym wieku. Und sagen, es ist kein Mann für mich da. I też mówią, nie było dla mnie męża. Eine ledige Schwester kam zu ihrem Vater. Jedna siostra samotna przyszła do swojego ojca. Und sagte ihm, Papa. I powiedziała mu, tato. Es ist noch nicht keiner für mich gekommen. Jeszcze ani jeden mężczyzna nie zechciał mnie poślubić. Und der Vater hat geantwortet. A ojciec odpowiedział jej. Der Herr will das was, will das so. Ale Pan tak to prowadzi. Und will für dich mehr sein als 10.000 Männer. I Pan chce być dla ciebie większym, czymś większym niż 10 tysięcy mężczyzn czy narzeczonych. Ich weiß, es ist schwer. Ja wiem, że to nie jest rzeczą łatwą. Für manche Schwestern. Dla niektórych sióstr. Aber der Herr Jesus ist derselbe. Ale Pan Jezus jest ten sam. Auch für dich. Również dla ciebie. Die Ehe sei geehrt in allem. Die Ehe sei geehrt in allem. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich. Und das Ehebett unbefleckt. Łoże nieskalane. Wir alle, die wir schon verheiratet sind. Wszyscy, którzy jesteśmy w związku małżeńskim. Wir sollen die Ehe ehren. Powinniśmy małżeństwo mieć we czci. Und wir alle sind aber auch in einem großen Gefahr. Ale my wszyscy też jesteśmy w niebezpieczeństwie, wielkim niebezpieczeństwie. Wir sehen, wie die Welt uns her lebt. My widzimy, jak świat żyje wokół nas. Und wann hast du letzte Mal gedankt in Gebet für deine Frau? A czy możesz powiedzieć, kiedy ostatnio dziękowałeś w modlitwie za swoją żonę? Wann hast du letzte Mal gedankt für deinen Mann? Kiedy ostatnio w modlitwie wspominałeś swojego męża? Schätzt du ihn? Czy się obdarzacie szacunkiem? Schätzt du deine Frau? Czy ty obdarzasz szacunkiem swoją żonę? Wenn du eine Frau oder einen Mann hast. Jeśli masz męża albo żonę, dann ist das von dem Herrn. To masz ją od Pana. Das kannst du nicht ändern auf dieser Erde. I tego nie możesz zmienić już na tej ziemi. Und wenn wir gläubige Ehepartner haben. I my, którzy mamy wierzących partnerów, współmałżonków, tam ist müssen wir noch viel mehr dankbar sein. To powinniśmy być o wiele bardziej wdzięcznymi. Liebst du deine Frau? Czy kochasz swoją żonę? Wann hast du letzte Mal gesagt, ich habe dich lieb? Kiedy ostatni raz powiedziałeś, że ją kochasz? Wann hast du das gesagt zu deinem Mann, liebe Frau? Kiedy to powiedziałeś ostatnio, droga żono, swojemu mężowi? Wenn ich geheiratet habe, kiedy się ożeniłem sam, dann in dieser Zeit kam ein Bruder aus Deutschland zu uns. To w tym czasie akurat jeden z braci z Niemiec nas odwiedził. Und dieses hat er gesagt. I ten to powiedział. Wann,
Das, was ich gerade erzählte. To on akurat o tym, to powiedział, o czym ja przed chwilą wspominałem. Wann hast du deine Frau oder deinen Mann geliebt? Kiedy żeś powiedział ostatnio żonie albo mężowi, że ją kochasz? Und seit dieser Zeit versuche ich meine Frau mehr lieben. I od tego czasu próbuję coraz bardziej kochać swoją żonę. Nicht nur, dass das über meine Lippen dieser Satz geht. I to nie tak, żeby to tylko przechodziło przez moje usta. Aber wenn ich das meine Frau sage, ale jeśli jej to powiem, dann ist das Herz dabei. Aby serce było przy tym. Und sie spürt das auch. Ja też tak to przeżywam. Möchten wir uns mehr einander lieben. Chciejmy też, jeśli chodzi o małżeństwo, bardziej siebie nawzajem kochać. Aber die Belehrung ist, ihr Männer liebt eure Frauen. Ale te słowa, które są dla nas zapisane, brzmią: mężowie, miłujcie wasze żony. Und ihr Frauen seien eure Männer untertan. A wy, żony, bądźcie poddane swoim mężom. Liebe ich genug, meine Frau? Czy ja kocham swoją żonę dostatecznie mocno? Bin ich als Frau untertan, meine Mann? Czy jako żona jestem dostatecznie uległa swojemu mężowi? Als Frau bin ich keine Sklavin. Żona nie może być żadną niewolnicą. Ich als Frau bin so gerne meinem Mann untertan. Ale ty jako, albo mówiąc w pierwszej osobie, ja jako żona chcę być chętnie swojemu mężowi uległa. Weil ich spüre, dass du mich liebst. Bo ja wiem, że on mnie miłuje, on mnie kocha. Und wenn man muss eine Entscheidung treffen, jeśli chodzi o podjęcie jakiejś decyzji, dann kann natürlich auch die Frau dazu was sagen. To żona też ma obowiązek, czy powinna mieć udział w tym rozstrzyganiu. Aber dann sagt, aber die Entscheidung triffst du, lieber Mann. Ale ostatecznie decyzję podejmujesz ty, drogi mężu. Aber jetzt will ich zu uns Männern noch einmal sagen. Ale do nas, mężczyzn, chcemy jeszcze raz sobie powiedzieć: ihr Männer liebet eure Frauen. Mężowie, miłujcie, kochajcie swoje żony. Ich denke, wir machen das nicht so, wie der Herr das gemacht hat. Myślę, że my nie czynimy tego tak, jak to czynił Pan Jezus. Er hat die Versammlung geliebt. On tak umiłował zgromadzenie, dass er für sich selbst, für sie hingegeben hat. Że on za nie samego siebie wydał. Bis zum Tod. Na śmierć. Das ist ein Beispiel, den wir nicht erreichen können. To jest przykład czy wzór, którego nigdy nie dosięgniemy. Aber wir sollen das nachahmen. Ale powinniśmy zdążyć do tego. Der Wandel sei ohne Geld, Liebe. Wasze życie niech będzie wolne od miłości pieniędzy albo od chciwości. Das ist sehr ernst. Ta rzecz jest też bardzo ważna. Ich habe jetzt verschiedene Verhältnisse gesehen in letzten Monaten. W ostatnich miesiącach widziałem ludzi żyjących w różnych sytuacjach, w różnej sytuacji materialnej. Eine Familie aus Ukraine, aus Mukaczewo. Jedna rodzina z Ukrainy, z Mukaczewa. Hat sich vor sechs Monaten ist umgezogen nach Ungarn. Jedna rodzina przeprowadziła się do Węgier. Und diese Eheleute haben acht Kinder. I ci ludzie, to małżeństwo miało 8 dzieci. Sie leben sehr, sehr arm. I oni bardzo biednie żyją. Und in der Ukraine konnten sie nicht mehr leben. Oni na Ukrainie już w ogóle nie byli w stanie się wyżywić. Sie hatten noch eine alte Oma. Oni mieli starszą babcię. Also sie waren elf zusammen. Ja, więc było ich 11 w sumie. Und lebten in einem Zimmer von 30 Quadratmeter. I mieszkali w pokoju o powierzchni 30 metrów kwadratowych. Das war alles, was sie hatten. To było wszystko, co mieli. Und da gehen sie zu dem Behörde in der Stadt. I oni zwrócili się do urzędu w mieście miejskiego. Und sagten, wir haben acht Kinder und wir haben keinen Platz. I oni powiedzieli, że mają tyle dzieci i nie mają miejsca, gdzie się podziać. Und
Und die Behörde sagte, ja, vielleicht nach 12 Jahren. I ten urzędnik powiedział, jest taka możliwość, ale gdzieś za około 12 lat. Können Sie eine neue Wohnung bekommen? Może dostaniecie jakieś mieszkanie. Und da sind Sie jetzt umgezogen. I oni się wyprowadzili. Und wohnen in Südungarn. I mieszkają teraz na południu Węgier. Leider ohne Versammlung. Niestety bez zgromadzenia. Wissen nicht, was sie tun sollen. I nie wiedzą, co mają począć. Und sind sehr arm. Bardzo są biedni. Betet auch für diese Familie. Módlmy się za tą rodziną. Aber wir leben viel, viel besser. Ale my żyjemy o wiele lepiej. In Tschechien, in Polen. W Czechach, w Polsce. Ich sehe, dass bei euch sehr schöne Dörfer sind. Ja widzę, że tu w Polsce są bardzo piękne wioski. Schöne Straßen. Piękne drogi. Das war nicht so vor 20 Jahren. Tak nie było przed 20 laty. Und es kann passieren, dass wir wollen immer mehr haben. I może się zdarzyć, że będziemy chcieli jeszcze więcej. Geldliebe. Miłość pieniędzy. Ich muss mehr verdienen. Muszę więcej zarobić. Um besser zu leben. Aby lepiej żyć. Aber denken wir auch an solche, die Mangel haben. Ale pomyślmy wtedy o tych, którzy cierpią niedostatek. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Das bedeutet nicht, dass auch wir hier arm leben müssen. To nie znaczy, że my mamy tutaj siąść i biednie żyć. Das, was uns der Herr gegeben hat, to, co nam Pan dał, dafür sollen wir dankbar sein, za to powinniśmy być wdzięczni und auch seine Hand das anzunehmen. I wziąć to z jego ręki. Aber das soll nicht hervorrufen die Geldliebe in unseren Herzen. Ale to nie powinno wywołać miłości pieniędzy w naszych sercach. Sondern wenn uns gut geht, ale jeśli nam idzie się, powodzi dobrze, desto mehr an die Armen denken. To wtedy powinienem więcej myśleć o biednych. An die Heiligen Gottes. O świętych Bożych. Der Herr verlässt uns nicht. Pan nas nie opuści. Er ist unser Helfer. On jest naszym pomocnikiem. Und ich will mich nicht fürchten, was wird mir ein Mensch tun. I nie muszę się bać o to, że człowiek coś mi uczyni. Wie gut ist, dass wir so gütigen Herrn haben. I jest piękną rzeczą, że mamy takiego dobrego Pana. Er ist unser Helfer. To jest nasz pomocnik. Vertraust du ihm? Czy ufasz mu? Jeden tak. Każdy dzień? Betest du jeden tak? Czy myślisz o nim w dniu dzisiejszym? Myślałeś o nim w dniu dzisiejszym? Herr Jesus, auch heute will ich warten auf deine Führung. Panie Jezu, ja chcę dzisiaj też czekać na Twoje prowadzenie. Vielleicht habe ich große Aufgaben auf meinem Arbeitsplatz. Może mam jakieś szczególne zadanie w miejscu pracy. Oder Prüfungen in der Schule. Albo może jakiś egzamin w szkole. Aber du bist mein Helfer. Ale ty jesteś moim pomocnikiem. Ich vertraue dir. Ja ci ufam. Aber das reicht nicht. Ale to też nie wystarczy. Ich muss auch mich vorbereiten für die Schule. Ja muszę się przygotować na ten egzamin. Nicht, dass ich nur bete. Nie, żebym tylko się miał modlić. Und dann hoffe, dass ich die beste Klasse bekomme. I potem myślał, że dostanę lepszą ocenę bez nauki. Es ist beidseitig. To ma dwie strony. Aber er ist mein Helfer. Ale on jest moim pomocnikiem. Und das ist die Belehrung von diesem Kapitel. I to jest właśnie pouczenie tego rozdziału. Aber jetzt gehen wir zum Vers 7. A teraz jeszcze przejdźmy do 7 wiersza. Gedenket eure Führer. Pamiętajcie o waszych wodzów waszych. Wenn wir am Freitag zu der Buchmesse in Ostrava kamen. Kiedy przyjechaliśmy do na targi książki do Ostrawy w piątek. Da klingte telefon meinem Vater. To ojciec otrzymał telefon. Und hat gehört, Jan Grabowski ist beim Herrn. Usłyszał wiadomość, że Jan Grabowski odszedł do Pana. Ein Führer. Jeden z wodzów. Wir finden dieses Wort dreimal in diesem Kapitel. My w tym rozdziale trzy razy spotykamy się z tym słowem. Wir wissen, dass am Anfang der Kirche Apostel waren.
My pamiętamy, że na początku istnienia Kościoła byli apostołowie. Dann sollte zum Beispiel der Titus in Kreta die Älteste ersetzen. Potem czytamy, że Tytus z kolei miał na przykład starszych ustanowić na Krecie. Das war eine Handlung, die der Apostel Paulus ihm geboten hat. To było postępowanie, które zlecili mu apostołowie. Heute ist das nicht mehr so. Dzisiaj już tak nie ma. Aber hier hört man über Führer. Ale my dzisiaj podtrzymujemy to słowo wodzowie. Und aus diesem siebten Vers kann man verstehen. I również w tym siódmym wierszu, ten siódmy wiersz możemy rozumieć, dass sind das solche, die nicht mehr unter uns sind. Że to są tacy, których już nie ma pomiędzy nami. Wir sollen nicht einen Bruder unter uns besonders ehren. My nie możemy jakiegoś brata, który jest pośród nas, w szczególny sposób czcić. Als einen Führer oder Pastor. Czy mianować go jakimś pastorem albo jakimś wodzem. So will das Gott nicht. Czegoś takiego Bóg nie chce. Und trotzdem sagt er, gedenket eure Führer. Ale zauważmy, że Bóg jednak mówi, pamiętajcie o wodzach waszych. Aber das geht noch weiter. Ale jeszcze dalej możemy czytać. Jetzt finden wir drei wichtige Dinge hier. I teraz znajdujemy trzy ważne rzeczy tutaj. Zuerst, sie haben zu euch geredet Gottes Wort. Po pierwsze, oni mówili, czy głosili wam Słowo Boże. Ihr habt gesehen der Ausgang ihres Wandels, Ziel. Wyście widzieli cel ich życia albo wyjścia, albo koniec ich życia, jak tutaj mamy. Und dann eine Ermunterung oder Ermahnung zum Dritten. Ale teraz po trzecie jeszcze zachęta albo napomnienie. Amt ihren Glauben nach. Naśladujcie ich wiarę. Also der Apostel sagt nicht, macht ihren Namen groß. Ale więc apostoł nie mówi tutaj teraz ich w jakiś sposób uczcijcie ich i rozsławcie imię tych wozów. Aber sie haben zu euch das Wort geredet. Ale on mówi, oni do was mówili, głosili wam Słowo Boże. Ihr habt den Ziel ihres Wandels gesehen. Wyście widzieli, jaki był cel ich pielgrzymowania. Und ihr sollt jetzt ihren Glauben nachahmen. I teraz wy powinniście naśladować ich wiarę. Und das ist sehr wichtig. I to jest właśnie ważne. Wir brauchen auch solche Führer. My potrzebujemy takich wodzów. Ich bin nicht so oft leider bei euch in Polen. Nie jestem często niestety u was w Polsce. Aber ich habe doch ein bisschen euren Bruder Jan gekannt. Ale też cośkolwiek słyszałem o bracie Janie. Und ich denke, es war auch ein Führer unter euch. I myślę, że on też był pewnym wodzem pośród was. Und wandelte mit Gott. I on też chodził z Bogiem. Und wir sollen auch seinen Beispiel nachahmen. I my możemy też naśladować ten jego przykład, który zostawił. Es sind unsere Führer gewesen. To są nasi wozowie. Aber jetzt kommt Vers 8. Ale teraz jeszcze wiersz 8. Im Vers 7 war kein Name genannt, nur Führer. W wierszu 7 nie przeczytaliśmy jakiegoś imienia, tylko ogólnie. Aber jetzt kommt Vers 8 und da steht ein Name am Anfang. I teraz przechodzimy do wiersza 8 i pojawia się na początku imię. Und das ist wieder etwas Besseres. I to jest właśnie coś lepszego. Im Hebräerbrief. W tym właśnie liście do Hebrajczyków. Das ist der Herr Jesus. To jest Pan Jezus. Und er ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. I on jest ten sam. Wczoraj, dziś i na wieki. Und das können wir festhalten. I to możemy, tego możemy się mocno trzymać. Und das ist unsere große Freude. I to jest dla nas wielką radością. Er ist in unseren Herzen. Bo on jest w naszych sercach. Er ist hier, wenn wir zusammenkommen. On jest z nami, kiedy się zgromadzamy. Er ist für uns oben. On jest dla nas w górze. Tätig da oben als hoher Priester. I on właśnie tam jest czynny jako najwyższy kapłan. Wir sind nie alleine. My nie jesteśmy samymi. Vers 6. Ich will mich
5 am Ende. Vers 5. Ich will dich nicht versäumen, nicht verlassen. Piąty pod koniec. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Das ist eine große Freude. To jest wielka radość dla nas. Und das ist Wirklichkeit. To jest rzecz, która jest rzeczywista. Das ist nicht nur eine Idee. To nie jest jakaś teoria. Wir haben ihn persönlich erkannt. My osobiście żeśmy tego doświadczyli albo doświadczamy. Wir haben nicht mehr viel Zeit. My nie mamy już wiele czasu. Noch ein bisschen zum Vers 17. Jeszcze może 17 wiersz. Gehorcht eure Führer. Bądźcie posłuszni przewodnikom, albo wodzom. Denn sie wachen über eure Seelen. Wiesz, oni czuwają nad duszami waszymi. Vielleicht wir als junge Leute. Może wy, młodzi ludzie. Ich bin auch nicht so alt. Ja też nie jestem, nie czuję się taki stary. Und sind viel ältere Brüder als ich. I są też starsi bracia ode mnie. Und es kann sein, dass wir einmal kritisch waren zu älteren Brüdern. I niekiedy zdarza się, że jesteśmy krytycznie ustosunkowani do starszych. Aber das ist nicht gut. Ale to nie jest rzeczą dobrą. Gott sagt ganz klar, denn sie wachen über euren Seelen. Słowo Boże jasno mówi, oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi. Vielleicht verstehst du nicht so gut den alten Bruder. Może nie do końca rozumiesz starszego brata. Aber doch wacht über deine Seele. Ale on jednak czuwa nad twoją duszą. Und das ist auch Belehrung für uns alle. I to jest pouczenie skierowane do nas wszystkich. Nicht nur für die Brüder. Nie tylko do braci, ale też i do sióstr. Sind auch jüngere da. Może są też młodsi tu. Und dann bin ich auch einer, der soll wachen über meine jüngeren Brüder. I jeśli są młodsi pomiędzy mną, to muszę właśnie się troszczyć o ich duszę. Und wir sollen auch dankbar sein, dass wir ältere Geschwister haben. I powinniśmy być naprawdę wdzięczni, że mamy starszych wierzących pośród siebie. Die wachen über uns. Którzy czuwają nad nami. Und so sollen wir die Brüder nicht kritisieren. I powinniśmy takich braci nie krytykować. Sondern danken dem Herrn, dass wir noch solche haben. Ale dziękować Panu, że takich mamy. Danken, dass auch ältere Schwester da sind. Dziękować, że jeszcze są starsze siostry pomiędzy nami. Die vielleicht beobachten viel mehr als ich, was in der Versammlung passiert. Które być może więcej spostrzegają w zgromadzeniu niż ja jako brat. Und dann beten für diese Sache. I być może one modlą się wtedy za tymi różnymi sprawami. Sagen das vielleicht keinem. Może też nikomu o tym nie mówią. Nur dem Herrn. Tylko Panu. Aber hat das geholfen. Ale to pomaga. Sie wachen über meine Seele. One czuwają nad moją duszą. Bin ich dankbar für solche? Czy jestem za to wdzięczny Panu? In Vers 20 lesen wir noch einmal über den Herrn Jesus. Jeszcze w wierszu 20 czytamy raz o Panu Jezusie. Der große Hirte der Schafe. On jest wielkim pasterzem owiec. Wir kennen ihn als den guten Hirten, zum Beispiel aus Johannes 10. My znamy go na pewno jako dobrego pasterza z Ewangelii Jana z 10 rozdziału. Das ist sehr bekannt. Jest bardzo znany rozdział. Im 1. Petrus 5 lesen wir der Erzhirte. W jednym miejscu w liście do Tytusa czytamy też o arcypasterzu. 1. Petrus 5. Piotra, 1. Piotra 5. Und hier große Hirte. A tutaj jest napisane, że jest wielkim pasterzem. Wir haben leider nicht Zeit, über diesen Ausdrücken sich weiter beschäftigen. Nie mamy może czasu już teraz, aby się zajmować tym wyrażeniem. Aber das ist sehr kostbar. Ale jest to bardzo drogocenna rzecz. Das können wir doch alleine tun. I to możemy sami w domu też sobie rozważyć. Gute Hirte. Dobry pasterz. Große Hirte. Wielki pasterz. Erzhirte. I arcypasterz. Er kommt. On przyjdzie. Und dann werden wir bei ihm sein. I będziemy u niego. Möchten wir uns mit dem mehr beschäftigen. Chcemy się więcej tymi rzeczami zajmować. Vers
Vers 22. Jeszcze wiersz 22. Ich bitte euch aber, Brüder, erträgt das Wort der Ermahnung. A proszę was, bracia, przyjmijcie albo znieście słowo napomnienia. Denn ich habe euch mit kurzen Worten geschrieben. Gdyż ja w krótkich słowach do was napisałem. Es ist eine kurze Kapitel. Jest to bardzo krótki rozdział. Aber ein großes Inhalt. Ale ma wielką, bogatą treść. Ich habe nur sehr wenig davon gesagt. Ja bardzo niewiele o tych rzeczach powiedziałem wam dzisiaj. Es geht sehr tief. Te myśli są bardzo głębokie. Und wir haben uns überhaupt nicht mit dem Versen 13 bis 16 beschäftigt. I myśmy się nawet nie zajmowali jeszcze wierszami od 13 do 16. Und da ist ein Ausdruck zu ihm hinausgehen. A tam jest właśnie zwrot, który mówi, abyśmy wyszli do Niego. Seine Schmach tragend. Z Nim i nieśli Jego pohańbienie. Und das ist auch ein großes Gegenstand für damit, dass wir damit beschäftigen. I to jest właśnie również taki wspaniały przedmiot, który może być treścią naszego rozważania. Zu ihm. Do Niego, ku Niemu. A und noch einmal Vers 24. Grüßt alle eure Führer. Jeszcze wiersz 24. Pozdrówcie wszystkich przewodników albo wozów. Und das sind die, die noch leben. To są ci, którzy jeszcze żyją. Also nicht die, die gestorben sind oder heimgegangen sind. Nie ci, którzy już odeszli do Pana. Aber also sind Führer unter dem Volk Gottes. A więc oznacza to, że są tacy przewodnicy, wodzowie pośród ludu Bożego. Wir sind dankbar für sie. My jesteśmy wdzięczni za nich. Wir machen ihre Namen nicht groß. My nie uwielbiamy ich w jakiś sposób. Sondern wir haben von ihnen das Wort gehört. Ale my słuchamy, czy słyszeliśmy słowo głoszone przez nich. Und Ziel ihres Wandels auch gesehen. Widzimy też cel ich drogi, ich pielgrzymowania. Und wir wollen sie nachahmen. I chcemy też ich naśladować. Warum? Dlaczego? Weil vor uns ist der Herr Jesus. Gdyż przed nami wszystkimi jest Pan Jezus. Und er ist derselbe. I On jest ten sam. Gestern. Wczoraj. Heute. Dzisiaj. Und in Ewigkeit. I na wieki. Und wir freuen uns, bei ihm bald zu sein. I cieszymy się, że wkrótce będziemy z Nim.